Jesteśmy w Muzeum Arkadego Fiedlera. Z nami jest Dave Taylor, Anglik, który mieszka w Polsce i jego dziadek był mechanikiem. Tak jest. Możesz coś opowiedzieć o tym mundurze, który mam na sobie? Tak, oczywiście, Marek. Masz mundur, tak jak oni mieli w II wojnie światowej. To jest typowy kombinezon, który używał na przykład mój dziadek, kiedy pracował przez samolotem. On pracował głównie z bombowcami, co rozumiałem. To jest typowy mundur, zawsze mieli krawat, tutaj zawsze widać. Mieli koszulę, tak widać. Mimo to, normalnie, kiedy pracowali w hangarze, był potrzebny taki kombinezon, żeby nie brudzić mundur. Nie wiem, czy wiesz, bo mój dziadek napisał książkę Dywizjon 303, poświęcił im rozdział. Nazwał mechaników szarymi korzeniami bujnych kwiatów. Aha. Wiesz, dlaczego szarymi? Ponieważ o mechanikach tak. Bardzo niewiele się mówi. Mhm. Mówi się o lotnikach. Ich łączyło to samo. I mechanicy, i lotnicy kochali samoloty bardzo mocno. Tak, tak, tak. Mechanik zajmował się tym samolotem, kiedy ten samolot czekał na lot. No rozumiem. I też zwycięstwo tego lotnika zawdzięczał mechanikowi, bo mechanik musiał wszystko dokładnie sprawdzić, musiał wysłuchać, czy są jakieś ukryte wady, tak. Żeby ten samolot miał zwycięstwo w bitwie. Tak. Podobno nasi polscy mechanicy w ciągu 3 tygodni poznali te samoloty Hurricane. To bardzo, bardzo szybko i mieli swoje własne patenty i byli bardzo dobrymi mechanikami. No ale niestety te odznaczenia wszystkie to im nie przysługiwały. Wszystko zbierał tak. Lotnik. Oczywiście. Bo oni tak. Byli daleko od linii wroga. Często, ale nie zawsze. Na przykład mój dziadek służył nie tylko w Anglii, ty służył w Afryce Północnej. Mhm. I nawet mundur, on miał nietypowy rafowski, ten niebieski mundur, raczej widoczny, że on miał te wojskowy mundur. Potem słyszałem, że on służył jako ratownik do pilotów, który był zastrzelony i też spróbowali zdobyć od niszczone samolotu części, elementy, które mogą jeszcze używać drugi raz. Więc od czasu do czasu nawet byli blisko frontu, nawet na froncie. A zauważyłeś, że jak są opisy historyczne, to najwięcej się pisze o lotnikach. Tak jest. A o mechanikach bardzo niewiele znamy ich nazwisk. Mimo, że na przykład do Division, który miał 20 pilotów, 12 samolotów, które były w jednym momencie działających, mieli kilkadziesiąt mechaników. Mhm. Nawet więcej. Żeby trzymać te 12 parę samolotów w powietrze, był potrzebna cała ekipa. Mój dziadek opisuje w swojej książce Dywizją 303, że ci mechanicy polscy trafili naprawiać te samoloty, nawet jak były bardzo mocno zniszczone, mhm. I nie trzeba było ich odsyłać do fabryki. I ciągle to były słyszałem. Te samoloty sprawne i ciągle 12 startowało, tak. Nawet w tym najbardziej trudnym momencie mhm. We wrześniu. Tak. 40 roku. Tak, ja słyszałem bardzo pozytywne rzeczy o mechanicy Polski. Też czytałem książki i tak dalej. Też słyszałem od innych weteranów o Polacy, którzy służyli. I naprawdę, czas, żeby lądować samolot, startować na nowo, sprawdzić wszystko działo, to rozumiałem, że oni byli mistrzami w tym.